Cześć, tu Fałd, witam was w nowym odcinku i w końcu, jak to mówią, jak kocha to poczeka, więc kto kochał, to się doczekał. I mamy paczkę 9.5 do wota, właściwie macie paczkę 9.5 do wota, którą zrobiłem. Domyślam się, że część z was już poinstalowała sobie inne mody, albo pościągała inne paczki, lub sama sobie takie stworzyła, więc jeżeli będziecie chcieli używać tej, to pamiętajcie, żeby wykasować cały właściwie katalog RS Mod, żeby te moje mody nie gryzły się z tamtymi, bo mogą z tego wyniknąć jakieś tam problemy. Miałem trochę kłopotów ze skompletowaniem tej paczki, potem trochę lenistwa świątecznego i przez to tak długo trwało. No i jedna rzecz, której nie rozwiązałem, właściwie mógłbym nad tym dzisiaj jeszcze posiedzieć wieczorem, ale uznałem, że po prostu dam wam tą paczkę taka, jaka jest. Nie jest to jakaś ważna rzecz, więc da się to przeżyć. Mianowicie małe flagi przy przenikach graczy. Jeżeli wciśniecie tab, to jest takie, według mnie niepotrzebne. Ta informacja jest zupełnie nieprzydatna, natomiast w tym momencie no, nie jestem jej w stanie usunąć. Nie chce mi się grzebać w konfigu, więc to póki co zostanie. Jeżeli sobie to ogarnę, to po prostu podmienię link do tej paczki i poinformuję was o tym w którymś kanale albo na Facebooku. Dobra, wracając do rzeczy, paczka taka jak zawsze, ściągacie ją, wrzucacie do głównego katalogu gry, czyli do World of Tanks, klikacie sobie prawym, wypakuj tutaj i paczka jest zainstalowana. To jest wszystko, co musicie zrobić tak naprawdę. Pamiętajcie tylko, żeby wcześniej usunąć sobie katalog ResMods cały ze wszystkimi modami, żeby to się nie gryzło. I to jest właściwie wszystko. Paczka zawiera to, co zawsze, czyli celownik Jimbo z ogranicznikami dla arty i dla TD-ków, ikonki maniaka bardzo, bardzo estetyczne, oczywiście XVM-a, w którym są połączone wszystkie dodatki, takie jak wyświetlanie nazwy czołgów na mapie, zasięg rysowania, zasięg spotowania, dynamiczny zasięg spota, czy maksymalny zasięg spota i kolorki oczywiście, czyli te wszystkie statystyki. Dodatkowo jest jeszcze usunięty cień przy celowniku snajperskim, zoom out tradycyjnie, I coś jeszcze, chyba wideo usunięte przy włączaniu gry, to jest takie coś, co troszkę przyspiesza uruchamianie samej gry. I chyba właściwie to wszystko z tego, co pamiętam. Jeszcze sobie zajrzę tutaj do katalogu, gdzie mam te wszystkie mody, gdzie to jest paczka 9.5, Maniac, ResMods. A, jeszcze są statystyki sesji, oczywiście podsumowanie całej sesji, to też jest tak jak zwykle właściwie, no to jest, jeżeli używacie tej paczki od jakiegoś czasu, to właściwie wszystko to, co w niej jest, to jest to samo i mam nadzieję, że ona będzie się wam podobała i że już nie będziecie mnie dręczyli strasznie we wszystkie możliwe sposoby, po prostu macie tą paczkę i sobie jej używajcie i niech wam dobrze służy. Dobra, tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie się, cześć!